Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski, zapraszam na program, oddaję Państwu głos, a dzisiaj zabierzemy Państwa razem z moim gościem w świat finansów, do tych globalnych. Rozpoczął się szczyt w Davos, forum w Davos, wszyscy wielcy tego świata debatują o tym, jak ukształtować naszą rzeczywistość ekonomiczną w tym wymiarze globalnym, żeby właśnie, żeby ta rzeczywistość była dobra dla nas, dla Państwa, czy żeby korzystali z niej tylko ci najbogatsi, którzy obracają bilionami dolarów, a może jeszcze wyższymi sumami. O tym dzisiaj porozmawiamy. Pytanie, czy jest możliwa sprawiedliwość w globalnym świecie finansów, czy jest w ogóle szansa, żeby stworzyć uczciwy, sprawiedliwy świat ekonomii, świat finansów. To jest pytanie również do naszego gościa, którym tego wieczoru jest pan poseł Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości i analityk gospodarczy również. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór i autor książki Banksterzy, kulisy globalnej zmowy, gdzie te tematy właśnie poruszałem. Ale to nie jedna książka, bo ostatnio wyszła nowa książka pana posła, Koniec świata starych elit. Tak jest i tu również ten problem powraca, czyli problem upadku, można powiedzieć, elit, również elit finansowych w sensie moralnym, etycznym. To zanim do rozmowy naszej przejdziemy, podam jeszcze Państwu numer, to jest 22 649 12 62. Pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa pytania do naszego gościa i komentarze o ten globalny świat finansów i o to, czy da radę go zmienić, tak żeby on bardziej pracował dla zwyczajnych ludzi, a nie tylko dla tych najbogatszych. Panie pośle, to przejdźmy do szczytu w Davos. Co właściwie to jest obecnie Davos? Cóż tam się odbywa tak naprawdę? No to tak jak to mówią górale, tam radzą jak z nędzy dojść do pieniędzy. To już 49 lat tak radzą, bo to jest prawie 50. spotkanie, które wymyślił pan Schwab, biznesmen, analityk gospodarczy, ekonomiczny. I te 49. spotkanie w Davos, tym razem moim zdaniem dochodzi do kluczowych pytań, wyzwań, stawia naprawdę fundamentalne pytania, na które no, jakoś nie znaleźli ci wielcy przez te kilkadziesiąt lat odpowiedzi. Czyli dochodzą wreszcie po tylu latach do wniosku, że ten globalizm ma nie tylko wygranych samych, jak to opowiadano te bajki z Muchy i Paproci, że tylko sami zwycięzcy będą. Okazuje się, że są i przegrani w tym wyścigu świata globalizmu. Że ten neoliberalny model gospodarczy załamuje się, bo narody wypowiadają po prostu posłuszeństwo. I nie tylko te żółte kamizelki są tego wyrazem, ale można powiedzieć taki renesans sił konserwatywnych, narodowych. A jak to mówią liberałowie, populistycznych, tak jakby to słowo było czymś złym, a przecież pochodzi od woli ludu, tak, czyli można powiedzieć populus, od jej czyli lud. Lud, tak, czyli naród w dzisiejszym rozumieniu tego sprawa, czyli w ogóle jakaś wiosna narodów. Tam oczywiście staje więcej pytań, o skrajnie już, można powiedzieć, taki nierówny podział tortu, czyli tych i majątku światowego, i dochodów światowych. O to, że ci bogaci potrafią się, najbogatsi potrafią się bogacić dziennie o kilka miliardów dolarów, że 20 paru gości posiada majątek taki jak, nie wiem, 4 miliardy ludzkości, że 26 osób posiada taki sam majątek jak połowa gatunku ludzkiego na Ziemi. I to jest pytanie, w jakim punkcie my jesteśmy obecnie. Czy jeszcze jesteśmy w punkcie, kiedy to da się odwrócić, kiedy te wielkie dysproporcje między tymi jednostkami, które posiadają tryliony dolarów, a zwyczajnymi ludźmi, którzy posiadają tych dolarów setki, tysiące, jeszcze jest do zasypania w ogóle. To właśnie jest pytanie, to są same pytania praktycznie. Tu nie ma na razie dobrych odpowiedzi. Są same pytania. Pytania choćby takie, czy te nierówności społeczne większe niż oczywiście w feudalizmie są możliwe do uregulowania w drodze pokojowej. Czy korzenie zła, które świadomie wynikały z nadmiernej chciwości tych, którzy już mieli prawie wszystko,
nawet niektóre, można powiedzieć, nie tyle rynki, co państwa na własność, nie zostały absolutnie usunięte po kryzysie 2008 roku. I można powiedzieć, że ci strategzy, analitycy, prezesi wielkich koncernów no, zauważają, że po 10 latach od kryzysu w ramach walki z zadłużeniem nadmiernym mamy wielokrotnie większe długi świata niż w 2008 roku. I one się zbliżają dzisiaj do kwoty 250 bilionów dolarów. A jednocześnie gdzieś tam w rajach podatkowych leży sobie, jedni mówią 30, drudzy mówią, że już nawet może 40 bilionów dolarów. Nie bardzo wiadomo czyich, no ale tak naprawdę wiadomo, wielkich koncernów, banków i wszystkich tych, którzy skutecznie mogą unikać opodatkowania w przeciwieństwie do raczej szaraczków zwykłych, prawda, którzy nie są w stanie już, że tak powiem, wiązać tego końca z końcem, mają gorzej niż ich dziadowie czy rodzice nawet. I teraz przyjeżdżają do Davos przywódcy światowi i ci wybrani demokratycznie i ci nie bardzo demokratyczni, czy nie do końca demokratyczni prezesi wielkich banków i czy oni są w stanie ustalić jakikolwiek nowy ład, jakikolwiek mechanizm, który powie, okej, mamy takie rozwarstwienia, no to teraz trzeba trochę zabrać tym najbogatszym i rozdać tym trochę uboższym. Wydaje mi się, że nie, dlatego że w mojej ocenie, podnoszę zresztą ten problem w tej ostatniej swojej książce Koniec świata starych elit. Niektórzy mówią, że to jest na wyrost, że te stare elity wcale tak łatwo tej władzy nie oddadzą nad światem. Natomiast wydaje się, że problem właśnie tkwi nie w martwej materii, nie w martwej naturze, tylko to jest ta gangrena serc i umysłów, która opanowała, bym powiedział, establishment, czyli tak zwane elity, elity finansowe, polityczne, militarne, duchowe, bo przecież to oni muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą być obrońcami małego i średniego biznesu, własnych narodów, jakichś wspólnot lokalnych, własnej tradycji, kultury, tradycyjnych wartości, czy też chcą być obrońcami wielkich koncernów, wielkich banków, jakiejś poprawności politycznej, jakichś wyimaginowanych wartości europejskich czy światowych, które właściwie nie wiadomo, czym są tak naprawdę. No i mnie się wydaje, że my wracamy do odpowiedzi na pytanie, które stawiał przecież polski papież Jan Paweł II Święty, który mówił, że jeśli Europa, jeśli świat chce przetrwać, to sumienia, charaktery, sumienia przywódców świata muszą być wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii, czyli że muszą oni powrócić do kodeksu pewnego etycznego, moralności, do tych zasad sprawiedliwości pewnej, pewnego zdrowego poczucia, zdrowego rozsądku. Teraz przenosząc tą naszą dyskusję z tego poziomu globalnego, międzynarodowego na nasze polskie podwórko, to jakby pan poseł ocenił politykę gospodarczą obecnego rządu, pańskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości w ramach do tego zasypywania podziałów? No, ja bym chciał powiedzieć naszego rządu, bo bez względu na to, czy ktoś ma sympatie polityczne do formacji dzisiaj dominującej, to jest polski rząd. Rządu Rzeczypospolitej. Rząd Rzeczypospolitej i trzeba mu życzyć dobrze, a nie źle, tak jak czyni to znaczna część totalnej opozycji, sądząc, że jak będzie życzyć źle i działać przeciwko polskiemu rządowi, to Polska na tym dobrze wyjdzie. Nic z tego będzie, jeśli tak będzie, to będzie odwrotnie. Natomiast wracając do oceny sytuacji gospodarczej, to jest trochę taki paradoks, bo my tym razem jedziemy na to Davos w niezwykle mocnym przecież składzie. Pojechał pan prezydent Andrzej Duda, pojechał premier Morawiecki. Mamy przedstawicieli znaczących w Europie spółek, firm, prawda? Jest tam i PZU, jest PKO SA, są przedstawiciele innych firm.
I my tam jedziemy jako ci, którzy mają się czym pochwalić tak naprawdę, bo przecież te wyniki makroekonomiczne, wskaźniki budżetowe, rozwoju gospodarczego, PKB, bezrobocia i tak dalej, no to są takie wskaźniki, o których myślę, że Francuzi mogliby pomarzyć na razie, nie mówiąc o wielu innych krajach jak Włosi, czy Portugalia, czy Hiszpania nawet. Mimo przecież, że te kraje były przez kilkadziesiąt lat w znacznie lepszej, uprzywilejowanej do nas sytuacji, więc my pokazujemy, że ogromnym wysiłkiem Polaków potrafiliśmy wybić się dzisiaj na znaczący kraj, o znaczących, bym powiedział, dynamizmie gospodarczym, o dobrych warunkach do biznesu, inwestowania. I dobrze, że my tam się reklamujemy po prostu jako ci, którzy, z którymi warto robić biznes. Myślę, że tam jest na przykład wielka szansa, moim zdaniem, to jest ta relacja z Brazylią, Polski, spotkanie pana prezydenta z prezydentem Bolsonaro, bo to przecież gigantyczny, wielki kraj o wielkich możliwościach. Moglibyśmy tam na pewno więcej handlować, sprzedawać i współpracować. To trochę, żeby nasze pytanie przeformułować, to już ten globalny system mniej więcej mamy opisany, a system finansów w Polsce? Gdybyśmy takie pytanie sobie zadali, czy system finansowy, system bankowy w Polsce jest sprawiedliwy? Jakby pan poseł na takie i państwo na takie pytanie odpowiedzieli? To jest takie pytanie za miliard, tak? Nie za milion nawet, tylko za miliard dolarów. Pytanie pod tytułem, czy biznes może być etyczny, czy bankowość może być moralna, czy może być sprawiedliwy system finansowy, bankowy. I o ile można powiedzieć, no ekonomia to może nie jest dziedzina, w której możemy mówić o tych elementach i możemy powiedzieć, że może banki to nie muszą być moralne, ale bankierzy powinni mieć moralność, powinni być etyczni i bez powrotu do tych pewnych fundamentalnych wartości, takich choćby, że jednak chciwość nie jest dobra, jakby na to nie patrzeć. A przecież byliśmy tym karmieni przez dziesięciolecia, prawda, że Gordon Gekko i Wall Street nam tutaj wmawiały, że chciwość jest dobra i im będziesz lepszy w oszustwie, tym będziesz miał lepsze wyniki. Polski sektor finansowy, bankowy był chciwy? Jest chciwy? No mamy oczywiście problemy, mimo że ta stabilność tego systemu bankowego w Polsce jest dobra, to oczywiście pojawiają się co jakiś czas znaczące pytania i problemy. No to na pewno pan trochę tak rozumie, że pan coś do GetBacku sprawy. Tak, nie tam tylko GetBack, ale dużo mieliśmy, mamy. Oczywiście mieliśmy Skok Wołomin, mieliśmy SK Bank spółdzielczy w Wołominie. To są, mamy nierozwiązane, przecież do końca, jutro jest dopiero, zbiera się podkomisja do spraw tak zwanych kredytów frankowych. I ja tu stawiamy trzy kropki, bo zaczynamy naszą rozmowę z telewidzami. Robert z Bielska Białej jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie, dobry wieczór i oddaję państwu, panu głos. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Pana posła, witam państwa. Chciałbym tak może krótko spuentować tą dzisiejszą wypowiedź dotyczącą wielkich koncernów i słabości państwa, bo jest tak niestety, że państwa w sumie same wspierają wielkie koncerny, oddając rynki zbytu tym właśnie wielkim koncernom, nie budując praktycznie żadnego przemysłu własnego. To może tak krótko. Dziękuję. Krótko, ale bardzo treściwie i bardzo na temat. Trafna uwaga też w dziesiątkę, panie pośle, że mamy ten wielki rynek finansowy i te pieniądze się kręcą bez jakiegoś wyraźnego celu czy przełożenia na realną gospodarkę. Tak, no to jest przecież ten problem w ogóle wirtualnego pieniądza czy wirtualnego świata finansów. Przecież ten gigantyczny dodruk tak zwanego gorącego pieniądza, który został uruchomiony po kryzysie bankowym 2008 roku, to przecież te pieniądze nie poszły w pieniądze w kwotach kilkudziesięciu bilionów już dolarów, ponad 20, niektórzy mówią, to jest ponad 25 bilionów dolarów, które zostało
wpompowane w postaci wydrukowanych na 3 zmiany przecież drukowanych pieniążków przez banki centralne prawie całego świata, może z wyjątkiem naszego banku centralnego, no te pieniądze nie trafiły do małego i średniego biznesu, ani do rodzin wielodzietnych, jak w przypadku programu 500+, tylko trafiły do sektora finansowego, a głównie do banków. I oczywiście... I wpadły w czarną dziurę, bo nie widać, żeby jakkolwiek pracowały w przemyśle, w handlu, w gospodarce jako takiej. Tak, ale napędziły tak zwane wskaźniki, napędziły rentowności, napędziły premie zarządów banków, napędziły wyceny akcji na giełdach, prawda? No bo jak jest, jak ma pan ta pompa sąco tłocząca te dolary, euro czy jeny działa, no to ktoś, kto ma taki świeży dopływ gotówki, może oczywiście kupować nawet drogo rzeczy, które nie są tyle warte, czy aktywa, które nie są po prostu aż tyle warte. I tu postawimy 3 kropki. Było trochę teorii, a w drugiej części zajmiemy się praktyką. Kredyty frankowe, GetBack, SK Bank, czyli polski sektor finansowy, jego problemy, jego bolączki, ale też jego sukcesy. Liczymy na Państwa głosy. Wracamy już za kilka minut do studia razem z naszym gościem Januszem Szewczakiem. Zostańcie Państwo z nami. Za chwilę druga część programu.